Witam serdecznie w drugiej części filmu o Puszczy Białowieskiej z serii Podróże bliskie naturze. W tym odcinku chciałbym zaprosić Was na przejażdżkę tutejszą kolejką leśną, którą uważa się za jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Jej początki sięgają 1916 roku i chociaż dzisiaj służy wyłącznie jako atrakcja turystyczna, jeszcze w latach 80. XX wieku pracowała przy transporcie drewna pozyskanego z wnętrza puszczy. Podobnie jak w przypadku innych kolejek wąskotorowych w Polsce, Białowieska Ciuchcia mknie po torach ze średnią prędkością 15 km na godzinę, więc w czasie przejażdżki można spokojnie podziwiać z okien wagoników widoki puszczańskiego Starodrzewu, bagiennych borów i śródleśnych dolin rzecznych. Thank you.
Białowieska Ciuchcia wyrusza ze stacji głównej w Hajnówce i jedzie na południe, przy czym kursuje na dwóch trasach. Gdy chętnych na przejażdżkę jest niewielu, kolejka dociera tylko do doliny rzeki Leśna Prawa. Natomiast gdy wagoniki pękają w szwach, Ciuchcia zmierza aż do śródleśnej osady o nazwie Topiło. Po dotarciu do stacji końcowej maszyniści przestawiają lokomotywę na drugi koniec składu, natomiast turyści mają wolną godzinę, w czasie której mogą odpocząć, zwiedzić ekspozycję kolejek wąskotorowych lub przespacerować się wzdłuż brzegów tutejszych stawów. Po przerwie kolejka rusza z powrotem do Hajnówki, a cała przejażdżka trwa maksymalnie 3 godziny.
Czas biegnie do przodu nieubłaganie, więc niestety, ale nadszedł już koniec naszej wspólnej przejażdżki białowieską ciuchcią. Wszystkich sympatyków aktywnej turystyki i odpoczynku na łonie natury zapraszam na moją prelekcję poświęconą Puszczy Białowieskiej. Motywem przewodnim multimedialnego pokazu jest oczywiście dzika przyroda, ale przedstawiam w nim również zdjęcia i ciekawostki na temat regionalnej architektury, stylu życia i własnej kultury rdzennej ludności, wspominam o regionalnej kuchni oraz bogatej historii tej części Podlasia, a także o licznych atrakcjach turystycznych całego regionu. Więcej szczegółów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.sebastianbielak.pl. Pozdrawiam i zapraszam!